Temat jest dosyć kontrowersyjny, chociaż myślę, że w dzisiejszych czasach temat seksu nie jest takim tematem za bardzo tabu. Mówimy o tym wszem i wobec. Ale rzeczywiście tutaj po raz pierwszy mam taką możliwość grania w spektaklu ewidentnie typowo dla dorosłych i czasami, że tak powiem, zastanawiam się nad tym, na ile mamy tutaj, że tak powiem, wrażliwość publiczności, która może to wytrzymać, tak? Bo zawsze ten temat seksu jest takim tematem dosyć kontrowersyjnym, tematem tabu i niechętnie wszyscy się na ten temat wypowiadają, a tak jak powiedziałem wcześniej, mój bohater bardzo lubi o tym rozmawiać, jest więc stworzony, jeżeli chodzi o tematykę seksu, podobnie jak moja małżonka, którą gra Jowita Budnik, więc sam temat może być dosyć mocny, ale bardzo interesujący, ale pod powierzchnią tej całej tutaj, że tak powiem, sytuacji, którą spotykamy w mieszkaniu bohaterów Kasi i Marcina, doprowadza to do pewnego psychologicznego aspektu, jakim jest małżeństwo bohaterów, których poznajemy, tak? Czyli oprócz tego tematu, który jest bardzo ważny w naszym życiu, dochodzimy też do takiego momentu, że niektórym ludziom po prostu na tym świecie jest źle i niedobrze. I można też potem głęboko się nad tym zastanowić, jak jest w poszczególnych związkach naszych, kiedy oglądamy ten spektakl. Bo myślę, że w pewien sposób wszystkich nas dotykają te same tak naprawdę problemy, ale często nie wychodzimy z nimi na zewnątrz, tak? A tutaj mamy okazję, że tak powiem, zaprezentować ten temat i też zmierzyć się z nim. I każdy z nas się, z tego co wiemy, publiczność wychodząca z naszych tych pierwszych spektakli, że to jest ciekawy temat do pogadania w domu, tak? Jak to jest między nami w sprawach seksu, które są bardzo ważne, tak? I które często, no, w pewien sposób musimy się też w tych rzeczach uzupełniać, tak? No więc też o tym też jest spektakl. Ciężko jest powiedzieć, czy my przełamujemy te granice, no bo jednak jesteśmy ludźmi dojrzałymi, nie ma przed nami tak naprawdę jakichś tajemnic związanych z tym wszystkim, ale jednak kiedy mówimy wprost i rozmawiamy wprost na ten temat publicznie, teraz tu na przykład, biorąc pod uwagę scenę nawet i przekazując pewnego rodzaju informacje i nasze emocje, no możemy wzbudzać pewne emocje po niektórych, że tak powiem, osób z publiczności, których dawno nie odczuwały, tak? Mogą się czuć może delikatnie zażenowane, tak? Że się mówi o takich sprawach głośno i publiczne, jednak to powinno zostać w zaciszu domowym, tak? Ale teatr jest takim miejscem, gdzie właściwie no, nie ma tematów tabu. I my próbujemy te tematy rozbierać na części pierwsze, tak? Ale też za tym nie idzie tylko typowa rozrywka, tak? Ale za tym idzie coś głębiej, coś jest pod spodem. Więc gdyby nie było tego drugiego dna, no to byłoby o niczym tak naprawdę. Ale tutaj, oprócz tego, co widzimy przez godzinę, ostatnie pół godziny jest takim stadium psychologicznym, można powiedzieć, tych postaci. I to jest fajne, że to jest taki przewrót.